Ma być szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Tak w wielkim skrócie można opisać plany modernizacji kolei na Podkarpaciu. W najbliższych latach spółka PKP Polskie Linie Kolejowe chce zainwestować w regionalną siatkę połączeń prawie 1,5 miliarda złotych. O założeniach Krajowego Programu Kolejowego w Rzeszowie mówili dziś wiceminister rozwoju i prezes Polskich Linii Kolejowych. 160 km na godzinę. Z taką prędkością mają jeździć pociągi z Rzeszowa do Krakowa po modernizacji linii kolejowej. Na razie to maksymalnie 120 km na godzinę i to tylko na połowie trasy. Po remoncie do Krakowa mamy dojechać w godzinę i 45 minut. Szybciej ma być też m.in. na trasach z Lublina do Rzeszowa, z Rzeszowa do Przemyśla, z Jasła do Zagórza i z Rzeszowa do Krosna. Oprócz tego wyremontowane mają być odcinki z Boguchwały do Czódca, z Padwi do Dębicy, ze Stalowej Woli do Tarnobrzega oraz z Ocic przez Kolbuszową do Rzeszowa. Wszystkie te inwestycje mają kosztować prawie 1,5 miliarda złotych, a w kolejce czekają już następne za niespełna miliard. Jednak zanim będzie szybciej, wygodniej i bezpieczniej, musimy poczekać jeszcze przynajmniej kilka lat. Pytanie tylko, czy podróżnym wystarczy tyle cierpliwości? Bo między innymi przez remonty torów i opóźnienia pociągów kolej straciła w ostatnich latach dużą część klientów. Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych uważa jednak, że pieniądze zainwestowane w modernizację infrastruktury szybko się zwrócą. My wiemy po tych modernizacjach, które już się zakończyły w Polsce, w poprzedniej perspektywie, mimo kilku lat utrudnień, ludzie wracają. Ruch, przewóz pasażerów jest tendencją wzrostową. Zanotowaliśmy w tym roku wzrost o ponad 5% przewozu pasażerów. Duża część inwestycji kolejowych na Podkarpaciu zostanie wykonana w ramach rządowej koncepcji magistrali wschodniej, która ma łączyć Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce i Rzeszów. Te inwestycje będą szczególnie istotne dla poprawy przewozów zarówno transportowych, ale także poprawiających jakość podróży. W ramach tego projektu odnowiony ma być też dworzec główny w Rzeszowie. Ma też powstać połączenie kolejowe miasta z lotniskiem w Jasionce. Jedną z nowości proponowanych przez samorząd województwa ma być podmiejska kolej aglomeracyjna, łącząca Rzeszów z Dębicą, Kolbuszową, Przeworskiem i Strzyżowem. Do około 50 km, tak żeby pasażerowie mogli dojechać do Rzeszowa w czasie około pół godziny. Na chwilę obecną są już zrobione porozumienia z samorządami z sąsiednich gmin, jak i również z samorządem miasta Rzeszowa. Całość ma kosztować około 400 milionów złotych. Pierwszy pociąg wjedzie na tę trasę najwcześniej w 2020 roku.